Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Dzisiaj zawitałem do Kowar w województwie dolnośląskim. Kowary możecie kojarzyć z tego faktu, że w latach 50. na masową skalę wydobywano tutaj uran, który na tych terenach został odkryty w roku 1911. Jednak tradycje górnicze tego miasta są znacznie starsze i sięgają aż XII wieku. Historia Kowar sięga roku 1148, kiedy to walloński gwarek Laurentius Angelus na zboczach góry Rudnik odkrywa złoża żelaza. Niespełna 10 lat później, a więc w roku 1158, książę Bolesław Kędzierzawy zezwala na wydobycie złoża oraz dochodzi do założenia osady. Kowary prawa miejskie otrzymują w roku 1513 i należy dodać, że były one wówczas bardzo ważnym ośrodkiem produkcji broni palnej. W dzisiejszym filmie skupimy się na eksploracji jednej bądź też dwóch sztolni, w których niegdyś wydobywano właśnie rudę żelaza. Obiekt, do którego Was dzisiaj zabrałem, to sztolnia górna, która powstała w roku 1855 i w której wydobywano hematyt, a więc rudę żelaza. Pomimo faktu, że mamy tutaj podwyższony poziom promieniowania, ponad 1 mikrosiwiert na godzinę, to z tego co się orientuję, eksploatacji rudy uranu tutaj nie prowadzono, ponieważ owa ruda była zbyt uboga. Poza licznikiem Geigera, mierzącym cały czas poziom promieniowania oraz czujnikiem wielogazowym, mam ze sobą również latarkę UV, a więc być może uda nam się jednak zobaczyć jakieś sole uranu, które w świetle UV świecą. Początkowy fragment sztolni, jak widać, jest obetonowany i tutaj na stropie pojawia nam się pewna ciekawostka. To, co moi drodzy tutaj widzicie, te dziwne dwie wnęki, to nic innego jak miejsca, w których znajdowały się takie drewniane wkładki. I zadaniem tych wkładek była amortyzacja obudowy. Obudowa tutaj na tym początkowym fragmencie sztolni jest betonowa, a beton nie jest jakoś specjalnie skory do współpracy z górotworem i w wyniku ruchu górotworu ta obudowa zaraz by nam popękała. A z uwagi na to, że ta część stropowa składa się z trzech fragmentów, to pomiędzy te fragmenty włożono właśnie drewniane wkładki, których zadaniem była po prostu amortyzacja tej obudowy, dzięki czemu ona mogła pracować. Zauważcie, że mamy tutaj ościeżnicę, więc kiedyś znajdowały się tutaj drzwi. Po lewej stronie jakaś niewielka wnęka. Nie wiem, jaką funkcję ona mogła spełniać, ale tutaj również mamy te miejsca na tą drewnianą wkładkę i dochodzimy do miejsca, które wydawałoby się, że jest zawałem, ale zawałem... Momencik, co my tu mamy? No tam dalej masz właśnie tą komorę, o której ci mówiłem. Tak, tylko tutaj mamy jakąś roślinkę. O, ale fajnie. A więc mamy tutaj do czynienia jakby z półzawałem, ponieważ możemy go przejść. To, co widać tutaj na spongu, to jest właśnie granit karkonoski. Materiał, który jest ogólnie w miarę wytrzymały, ale z uwagi na to, że on ulega silnemu wietrzeniu oraz wpływu wilgoci, no to niestety on się strasznie sypie. I dotarliśmy w ten sposób do ogromnej dosyć komory. Postaram się ją rozświetlić. O, spójrzcie. Komora tak naprawdę obwałowa i poziom właściwy sztolni znajduje się jakieś 2-3 metry pod moimi stopami. A my teraz chodzimy po prostu po dawnym stropie. No dobrze, możemy iść tam na wprost albo w lewo. Pójdziemy może najpierw tutaj w lewo. Jeżeli chodzi o stan powietrza, to jest wszystko w normie. A jeżeli chodzi o poziom promieniowania, to mamy tutaj 0,97 mikrosiwierta na godzinę, a więc również jak najbardziej norma. Gdzieniegdzie resztki obudowy górniczej, ale ta obudowa właściwa tak naprawdę znajduje się pod tym całym rumoszem.
Geiger zaczyna nam bardziej agresywnie pikać i tutaj mamy już 1,20 mikrosiwierta na godzinę, no i niestety dalej już iść się nie da. A więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko cofnąć się teraz do Dominika i pójdziemy w tą drugą odnogę, która jest o wiele dłuższa. Skały ostre. Leon standardowo bez rękawiczek, żeby łatwiej było obsługiwać aparat oraz stabilizator obrazu. No ale... dochodzimy do tego właściwego poziomu sztolni, ponieważ wcześniej standardowo chodziliśmy po dawnym stropie, to co już mówiłem wcześniej. Tak, ponieważ chciałem Wam pokazać, że w tą stronę kierują nam się tory. Tory, których jeszcze nikt nie ukradł, że tak powiem. Chodnik dosyć niski, jakieś 1,65 m. Na spągu resztki podkładów kolejowych, drewnianych podkładów kolejowych. Szyn już tutaj nie mamy. Myślę, że one pojawią się w tej nieco dalszej partii tego wyrobiska. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na początku wspominałem, że tutaj w tym obiekcie wydobywano hematyt, a więc rudę żelaza, ale był też taki okres, kiedy natrafiono na rudę sfalerytu, a więc minerału, który zawiera duże ilości cynku. A więc przede wszystkim była tutaj wydobywana ruda żelaza, a w późniejszym okresie także ruda cynku. Ok, dochodzimy do miejsca, gdzie powoli zaczyna nam infiltrować woda, co nie jest zbyt dobre, ponieważ jak już wspominałem, materiał, jakim jest granit, no niestety bardzo łatwo ulega temu wietrzeniu i przez to staje się bardzo niestabilny. Korytarz ten robi nam się coraz niższy i należy dodać, że jest to tak naprawdę jakby właściwa jego wysokość, ponieważ tutaj mamy poziom już podkładów kolejowych, a więc no nie wiem czemu ten korytarz jest taki niski, ale już na tej podstawie możemy stwierdzić, że obiekt prawdopodobnie nie był celem zakładów R1, które zajmowały się poszukiwaniem oraz wydobyciem rudy uranowej. Bo gdyby tutaj były prowadzone prace związane właśnie z poszukiwaniem lub wydobyciem uranu, to ten chodnik na pewno zostałby przebudowany. On zostałby poszerzony, zostałby zrobiony nieco wyższy i na pewno znajdowałaby się tutaj, no przynajmniej drewniana górnicza obudowa, a tej obudowy tutaj nie mamy. Ok, zatem tym niskim korytarzykiem kierujemy się dalej. Tutaj już pojawiają się podkłady kolejowe wraz z tymi gwoździkami służącymi do mocowania szyn. I myślę też, że za chwilę powinny pojawić się jeszcze tory. Tak jest. Dotarliśmy do miejsca, gdzie do skrzyżowania. Do skrzyżowania, które ogólnie jest niebezpieczne, ponieważ są to miejsca bez żadnych wsporników, bez żadnego wsparcia, a więc miejsca szczególnie narażone na obwały, a w dodatku, jakby tego było mało, tutaj ze stropu gdzieś kapie nam woda. Po lewej stronie mamy jedną odnogę, ale ona jest podsadzona. Tutaj gdzieniegdzie widać jeszcze ślady torowiska. To torowisko kieruje nam się w tamtą stronę i tam oczywiście podejdziemy szybko, szybkim krokiem. O, i spójrzcie, tutaj mamy jeszcze ślady tej drewnianej obudowy. Tam wcześniej jej nie było. Chyba została po prostu rozebrana, ciężko powiedzieć. Ale zanim tutaj wejdę, to poczekam na Dominika, ponieważ z uwagi na to, że mamy tutaj obudowę górniczą, no to jest to oczywiście również miejsce bardzo niebezpieczne. No.
Obudowa standardowo pełni już tylko funkcję wizualną. Można zrobić tutaj ładne zdjęcie i nic poza tym, ponieważ ta obudowa nie przenosi już żadnych obciążeń. To już wielokrotnie Wam oczywiście mówiłem. I dochodzimy do kolejnego miejsca, gdzie pojawia nam się taka fajna obudowa górnicza oraz resztki torów. Ale to źle świadczy o tym, że jest ciepło. Tak, jeżeli jest ciepło, to jest to oznaka mniej więcej tego, że jest zastrzyk powietrza i może tego powietrza być mniej. To co, Dominik, idziemy dalej, nie? No idziemy dalej. Może do szybu się dojdzie jakoś. Wiem, że nie wejdzie się do szybu, ale może do miejsca, gdzie był szyb. Chyba coś tam zostawimy. Tutaj wszystko wskazuje na to, że ten luźny materiał jakby wysypał się nam chyba tam z góry, ewentualnie jest to strop, ciężko powiedzieć. No w każdym bądź razie my musimy iść teraz tam, albo górą, albo dołem. I w sumie mógłbym przejść górą albo dołem, ale nie wiem, czy zrobię takiego dużego kroka. Zrobię. A więc bez obaw. To co teraz mijam, to są stropnice, to są te części, które tak właściwie powinny przylegać do stropu, ale z uwagi na to, że wszystko nam się tutaj wysypało, no to my zwiedzamy ten obiekt w taki sposób dosyć niekonwencjonalny, bym powiedział. Oj. Przepraszam Was za trochę takie chaotyczne nagrywanie tego materiału, ale zauważcie proszę, że tutaj poruszanie się po tym wszystkim jest naprawdę mega utrudnione. O ile gdybym miał gdzieś tam przypiętą kamerę GoPro do piersi czy coś, to byłoby o wiele łatwiej. A ja tak naprawdę operuję aparatem wartym kilka tysięcy plus stabilizatorem obrazu, który z uwagi na rozmiary no nieszczególnie nadaje się do eksploracji takich miejsc. No ale fejutech, więc test będzie przy okazji stabilizatora, taki nietypowy test. Bo raczej nikt normalny nie używa stabilizatorów obrazu w kopalniach uranu albo żelaza. No tutaj, szanowny panie Leonie, to jest ten szyb, który wychodzi gdzieś tam na powierzchnię podobno. Znaczy wychodził. Jeżeli słyszeliście Dominika, to tak naprawdę ja kieruję się w stronę powierzchni, w stronę szybu, który gdzieś tutaj powinien być. No więc z uwagi na to, że szyb już nie ma wyjścia na powierzchnię, a więc można by go nazwać szybem ślepym, no to tą drogą jakby na powierzchnię się nie wydostaniemy. I musimy uważać, żeby niczego nie zrzucić za swoje plecy. Ale podejdę jeszcze kawałek, ponieważ tam u góry widzę resztki obudowy. Oj. I chciałbym tam podejść. O, spójrzcie. Tutaj mamy taką fajną komorę. O. Taka komora, że tak powiem, wybierkowa. I ta szczelina jest zabezpieczona takimi drewnianymi stojakami. I coś jeszcze jest tutaj. Chciałbym tam podejść, ale nie wiem, czy się uda mi wyczłapać. Więc zrobię coś takiego. Żeby mieć wolne ręce i spróbuję tutaj na górę jakoś wejść. Udało mi się wejść tutaj na górę i za chwilę postaram się pokazać Wam coś więcej. Uff.
Tam jest jakaś niewielka szczelina i chyba resztki drewnianej obudowy, ale ta szczelina jest naprawdę niewielka, więc wątpię, by tam coś było. Na spójrzcie, jak wyglądała ta moja droga, że tak powiem, z poziomu zero, z poziomu, na którym jest Dominik aktualnie. No ten głaz to konkretnie wygląda. Tak, właśnie o to chodzi. I przejść można jeszcze tutaj, aczkolwiek nie, bo tutaj mamy już zawał. A więc jeśli Sztolnia Górna miała połączenie z innymi wyrobiskami, no to na chwilę obecną te wyrobiska są niedostępne, bo albo znajdowały się one gdzieś w jakiejś innej odnodze w górnych partiach, albo znajdują się one pod nami, ponieważ sporą część sztolni pokonaliśmy tak naprawdę po dawnym stropie, po tym co odpadło od stropu. I tak na dobrą sprawę tutaj chyba wycieczka się skończy, ale pożegnamy się dopiero jak wyjdę z tego obiektu, ponieważ to jest ten typ obiektu, z którego można nie wyjść. Moi drodzy, eksploracja Sztolni Górnej zakończona powodzeniem. Mam nadzieję, że film ten przypadł Wam do gustu. Jeśli tak było, to zachęcam Was do subskrybowania tego kanału oraz do zostawienia kciuka w górę. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki do moich mediów społecznościowych oraz stron moich reklamodawców, a także do fanpage'a Dominika. Z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego! Mamy odnogę! Spójrzcie! Mamy odnogę! Tlenu mam nieco ponad 250 barów. Na około 40 minut oddychania to powinno mi wystarczyć. Ale nawet jeśli nie uda się znaleźć żadnej fajnej, drożnej odnogi z artefaktami, to jestem szczęśliwy, że udało nam się tutaj wejść, ponieważ jesteśmy pierwszymi osobami, które tutaj się znajdują od prawie 100 lat.